Szatkowy. Dzisiaj wygłosi go dr Tomasz Barciński z Centrum Badań Kosmicznych. Tutaj może jakieś oklaski. Witam wszystkich. Ten wykład przygotowany wraz z moim kolegą Jakubem Lisowskim, też z Centrum Badań Kosmicznych. Razem zajmujemy się od jakiegoś czasu algorytmami sterowania między innymi satelitami. Przygotowaliśmy tą krótką, prezentację dla Was. Może zaczniemy od tego, że punktem wyjścia naszych prac był satelita. Przygotował 3 lata temu taką animację, ten satelita z Anilem i chyba już poleciały. Zmieści się cała. Tutaj widzimy taki model satelity, jednego z satelitów z projektu Bright.pl, pierwszego polskiego satelity naukowego. To jest kostka niewielka. Kto nie widział tego satelity? Czy jest ktoś, kto nie widział, nie wie o tym satelicie? Tak? Opowiadać o tym satelicie? Dobrze, to jest satelita o wymiarze 20x20 cm. Jego celem jest obserwacja gwiazd. W zasadzie on wypełnia lukę pomiędzy teleskopem Hubble'a a teleskopami na Ziemi. Znaczy on służy obserwacji gwiazd, które są za jasne dla dużych teleskopów orbitalnych, a za ciemne, żeby obserwować je z Ziemi. No to jest taki cel tego satelity, czy grupy satelitów. No on jest wyposażony, głównym jego instrumentem jest teleskop. A co my sterowanie, to mnie najbardziej interesuje. On jest wyposażony w dwa rodzaje napędy. Pierwszym rodzajem są koła reakcyjne, a drugim rodzajem są cewki magnetyczne, które oddziałują z polem magnetycznym Ziemi, wytwarzają moment siły, który prowadzi do zmiany orientacji satelity. Zobaczymy, jak on się porusza. Tutaj to wszystko jest zamodelowane. Włączmy może uruchomy jedną z kół reakcyjnych. Zacznę wracać. To jest koło, które się wraca. Nacisnąłem się. Zatrzymałem. Jak naciskam laser, to się włącza, co? Także ja wyjmę się ten klucz, stąd może się sprzyja. O, proszę. Uruchomiliśmy jedno z kół reakcyjnych. Czy jest na sali ktoś, kto nie wie? Rozumiem, że jesteśmy w kole astronautycznym i orientujemy się mniej więcej w różnych napędach obiektów kosmicznych. Czy jest ktoś, kto chciałby, żebym wytłumaczył, na czym polega, jak działa kół reakcyjny? Jak działa kół? Słucham? Może jakoś tam daleko tak, ale bezpośrednią przyczyną używania koła reakcyjnego jest wytworzenie momentu siły, który będzie oddziaływał na satelitę. Nie wiem, czy ktoś z Was mielił kawę takim młynkiem, że się naciska guzik i młynek kręci. To w momencie rozruchu tego młynka czuć, że obudowa nam chce skręcić w stronę przeciwną, niż kręci się to śmigiełko, prawda? Albo jak mamy wiertarkę elektryczną, to też jak włączamy ją, to czujemy czujemy moment siły, który jest przeciwny do momentu siły napędzającego wrzeciono wiertarki.
dzieje się tak zgodnie z trzecią zasadą dynamiki Newtona. Jak mamy dowolny silnik elektryczny, który ma stojan i wirnik, nie? To na maszynach elektrycznych zwykle uczymy się, że działa moment elektromagnetyczny na wirnik. Tak? Ale nikt nam nie mówi, że działa ten sam moment magnetyczny, elektromagnetyczny na stojan, tylko że jest skierowany przeciwnie. Tak? Czyli silnik zaczyna przyspieszać w prawo, działa moment w lewo. Czasem, jeżeli uruchomimy silnik zbyt gwałtownie, to silnik potrafi wyrwać się z podłogi. Tak? Ze względu na ten moment. I właśnie ten moment jest używany do tego, żeby satelita, żeby oddziaływać jakoś momentem siły na satelitę, tak, żeby on się nam zaczął kręcić. Bo generalnie zobaczcie, no, satelita nie za bardzo ma się od czego odeprzeć na orbicie. My na Ziemi, jeżeli chcemy coś napędzić, to zwykle odpychamy się, samochód się odpycha od jezdni, tak, wtedy uzyskuje przyspieszenie liniowe. Silniki, tak jak mówiłem, odpychają się od tego stojanu, który jest przyczepiony do Ziemi. Tutaj niestety się nie możemy łatwo o Ziemię, chociaż to też nie jest do końca prawda, bo za chwilę się okaże, że jednak możemy, ale mechanicznie, wykorzystując powiedzmy ruch mas, no nie jesteśmy się w stanie od tej Ziemi odepchnąć. Dlatego stosujemy masy, od których próbujemy się odepchnąć. Tak? Takie koło reakcyjne jest masą zawieszoną wewnątrz satelity, taką ruchomą masą, od której satelita się odpycha. To znaczy, silnik generuje moment siły działający na satelitę i przeciwny moment siły działający na to koło reakcyjne. Koło reakcyjne ma swoją masę, ma swój moment wyzwolności, dlatego satelita jest w stanie się od niego odepchnąć i obracać. Jest z kołem reakcyjnym związane, czy z tą w ogóle metodą, takie hasło jak zasada zachowania momentu pędu. Słyszeliśmy o tej zasadzie. Ona mówi o tym, że w układzie izolowanym takim układem może być w pierwszym przybliżeniu satelita na orbicie, sumaryczny moment pędu wszystkich ciał wchodzących w skład systemu tego izolowanego jest stały. Teraz popatrzcie, jeżeli my zaczynamy wracać kołem reakcyjnym w jedną stronę, to koło reakcyjne zyskuje moment pędu, prawda? Więc no, coś się musi obrócić w drugą stronę, żeby moment pędu sumaryczny był zachowany. A dlatego obraca się w drugą stronę na satelita. Proszę zobaczyć, że mając w dyspozycji trzy koła reakcyjne, my jesteśmy w stanie wytworzyć trzy składowe wektora momentu siły, prawda? Te trzy koła reakcyjne są umieszczone w trzech prostopadłych osiach, takich kartezjańskich, więc napędzając odpowiednie koło, my wywołujemy odpowiednią składową momentu siły, więc jesteśmy w stanie uzyskać wektor momentu siły o dowolnym kierunku, zwrocie i wartości, mając w dyspozycji koła reakcyjne. Oczywiście koła reakcyjne nie są jakimś takim idealnym rozwiązaniem, dlatego że one mają swoją pojemność. Co to znaczy? To są zwykłe stalowe koła połączone z napędzane silnikiem BLDC. Wiadomo, że taki układ ma jakąś maksymalną prędkość. Prawda? Skoro ma jakąś maksymalną prędkość, to ma pewien maksymalny moment pędu, który jest w stanie na siebie wziąć. Prawda? Więc jeżeli załóżmy, zadziałaliśmy na satelitę z zewnątrz jakimś momentem siły i satelita zaczyna się kręcić, to on może mieć tak duży moment pędu, ta skrzynka, dość ciężka, względem kół reakcyjnych, może mieć tak duży moment pędu, że koła reakcyjne nie będą w stanie go na siebie wziąć. Albo jak już go na siebie wezmą, to już nie będą w stanie nic zrobić. Będą nasycone, będą się kręciły z maksymalną prędkością. Dlatego oprócz kół reakcyjnych stosuje się taki trik, który pozwala nam się odpychać o Ziemię. To odpychanie o Ziemię jest bardzo słabe. Ono ma miejsce dzięki pośrednictwu pola magnetycznego ziemskiego. Na takiej zasadzie igły magnetycznej. Mamy, wyobraźcie, tak igła magnetyczna ustawia nam się zgodnie z liniami sił pola. Tu bierzemy elektromagnes,
który też wytwarza pole magnetyczne, albo można powiedzieć płynie w nim prąd, który powoduje, że powstaje moment siły, na ten elektromagnet działa moment siły, który chce ustawić nam satelitę tak, żeby pole wytworzone przez tą cewkę było zgodne z kierunkiem pola magnetycznego. No i teraz pytanie jest takie. Jeżeli ten satelita się kręci bardzo szybko, żeby spróbować tutaj rozbijać mocno. On się kręci ekstremalnie szybko w tym momencie. Już przestanę go napędzać, bo boję się, że nam się sytuacja zatrzyma, zniszczy. Proszę zobaczyć, początkowo ten satelita był nieruchomy. Czyli miał zerowy moment pędu sumaryczny. Koła reakcyjne były nieruchome, satelita był nieruchomy. Zaczęliśmy pracować z cewkami magnetycznymi. Uzyskał dość duży moment pędu. Jest pytanie do Was, skąd on go wziął? Jak? Komu zabrał? No skądś musiał wziąć, prawda? No to... Jest pewien układ. Komu zabrał ten moment pędu? Mamy pole magnetyczne ziemskie, jak już powiedziałem, które łączy satelitę z czym? Z Ziemią, tak? Więc satelita zabrał moment pędu Ziemi, albo można powiedzieć, zrzucił moment pędu do Ziemi. Czyli jednak możemy się o Ziemię jakoś odpychać. Z tym, że to oddziaływanie jest bardzo, bardzo słabe. Nie podam teraz w tej chwili, jaka to jest wartość, ile to jest mikronewtonometrów. 10 do minus 6, tak? Czyli to są mikronewtonometry. To są takie momenty siły oddziaływania na satelitę. Czyli to, mimo że oddziaływanie jest bardzo słabe, to taki system oddziaływania na satelitę wykorzystujący cewki jest wykorzystywany powszechnie. Ma to miejsce, jeżeli satelita jest wynoszony, w trakcie wynoszenia na orbitę satelity, on w pewnym momencie jest wyrzucany z rakiety, jakąś tam wyrzutnią. Bardzo często zdarza się, że on nabiera bardzo dużej prędkości kątowej w momencie wyrzucenia. No i zanim satelita zacznie pracować, powinien zostać uspokojony. Ta prędkość kątowa powinna zostać wyhamowana. Właśnie w tym celu stosuje się powszechnie cewki magnetyczne. Jest taki algorytm, który bardzo prosty algorytm służący wyhamowaniu, nazywa się B-DOT czy B-DOT. Może część z Was słyszała o tym algorytmie. To jest algorytm, taki pierwszy algorytm, który startuje w momencie, kiedy satelita już jest na orbicie. On uspokaja nam satelitę. Satelita uzyskuje niewielką prędkość kątową, którą jesteśmy w stanie już okiełznać przy pomocy kul akcyjnych. No dobrze. Czyli mamy, podsumowując, w satelicie LEM czy Heweliusz mamy dwa systemy napędu. Pierwszy podstawowy system to są koła reakcyjne, a drugi to są cewki magnetyczne. Nie wiesz, czy cewki poza B-DOT-em są jakoś używane? Czy planuje się do desaturacji kół? Czyli jeżeli bo tak, na orbicie może przyjść zakłócenie trwałe, znaczy powiedzmy okresami stałe, tak? Jakieś strumienie cząstek, które będą wywoływać znowu moment siły na satelitę. I satelita zacznie się kręcić. W tym momencie standardowa praca kół reakcyjnych spowoduje to, że te koła się dość szybko nasycą, czy będą zmierzać w kierunku nasycenia, tak? Bo będą odbierać ten moment pędu powstały w satelicie na skutek właśnie oddziaływania z tymi strumieniami cząstek z zewnątrz, z kosmosu. No i w momencie, kiedy te koła reakcyjne są bliskie nasyceniu, oczywiście jeszcze w bezpiecznym zakresie, włączane są cewki po to, żeby te koła desaturować. Co to znaczy? Generują moment siły przeciwny
do momentu siły, który jest potrzebny do tego, żeby koło zwolniło. Żeby zwolniło i osiągnęło taką swoją nominalną prędkość. Okej. Dobrze, to tyle tytułem. Czy są jakieś pytania co do tej animacji? Przejdziemy do teorii za chwilę. Do teorii sterowania. To może później, tak? Proszę Państwa, plan prezentacji. Sterowania satelitą. Okaże się, że to ta struktura nie tylko dotyczy satelitów, ale w ogóle układów mechanicznych. Potem chciałbym wprowadzić Państwa delikatnie w teorię sterowania. Znaczy, chciałbym pokazać pewien element teorii sterowania, który posłuży nam do syntezy, dalej do syntezy układu sterowania satelitą. Przeanalizujemy sobie sterowanie punktem, sterowanie położeniem punktu i potem sobie to sterowanie położeniem punktu uogólnimy na sterowanie orientacją bryły. Satelita jest bryłą tutaj. I na samym końcu spróbujemy wprowadzić sobie kontroler orientacji satelity. Nie wspomniałem Państwu na początku, że dzisiaj interesować nas będzie tylko orientacja, sterowanie orientacją satelity, a nie jej położeniem orbitalnym. Jakby to są zupełnie dwa różne problemy. Sterowaniem orbitalnym, czyli położeniem na orbicie, no w tej chwili nie będziemy się zajmować, bo to jest dość trudne zagadnienie i zupełnie inaczej się do niego podchodzi niż do sterowania orientacją. My założymy sobie, że nie interesuje nas położenie na orbicie. Chcemy tylko, aby satelita ustawiał się pod zadanym kątem, tak, w odpowiedniej orientacji. Taka ogólna struktura układów mechanicznych, które pracują w kosmosie, nie tylko, ale bardzo często stosowana, znaczy zawsze, prawie zawsze stosowana do satelitów, to jest tak zwana struktura GMC, z angielskiego Guidance, Navigation and Control. W tej strukturze wydzielamy bloki. Proszę zobaczyć. Mamy satelitę. Wisi sobie satelita na orbicie i chcielibyśmy jakoś na niego oddziaływać. Chcielibyśmy zmienić jego orientację. Pierwsza rzecz, jaką musimy wiedzieć, albo jaką musi wiedzieć komputer, który jest zamontowany na satelicie, musi wiedzieć, gdzie jest satelit, może nie tyle gdzie jest, co jak jest zorientowany, tak, jaką ma orientację. Powinien też wiedzieć, jaką ma prędkość kątową i tego typu, no, najlepiej jak zna, im więcej parametrów ruchu zna, tym lepiej, tak, tym łatwiej mu potem przewidzieć sterowanie. I do tego służy lot, który się nazywa nawigacją. No są różne, znacie jakieś elementy układu nawigacji, albo jakieś czujniki, które pozwalają satelicie wiedzieć, jak jest zorientowany. Sun sensor był, tak? To jest jeden z nich. Jakiś jeszcze? Czujnik pola magnetycznego. Czujnik pola magnetycznego, tak. Z tym, że tak, widzimy, że sam sensor co tak naprawdę zwraca? Zwraca nam taki, znaczy jeśli jesteśmy odwróceni tyłem, tak? Sam sensor do słońca, to sam sensor nic nie widzi, tak? Sam sensor zwraca nam taką zgrubną orientację względem słońca, nie? A jak już jesteśmy przy sam sensorze, to czujnik innych gwiazd jest wykorzystywany czy nie?
można gwiazdy. Star Trek, prawda? To jest taki, no, powiedzmy, jak kiedyś marynarze dokonywali nawigacji na morzu na podstawie obserwacji gwiazd. Star Tracker ma w sobie atlas nieba. Widzi jakiś, kamera Star Trackera patrzy w jakiś obszar nieba, porównuje ten obszar, który widzi ze swoją mapą i zwraca wielkość matematyczną, która mówi o orientacji. Czyli mamy sensor Star Tracker, mamy czujnik pola magnetycznego. Też on nie zwraca nam pełnej informacji tutaj, tak jak sam sensor nie zwraca. Co tam jeszcze jest? Ktoś powiedział o IMU. Coś jeszcze? Co tam jeszcze może być? Jakieś czujniki żyroskopowe też mogą być, prawda? Inne tego typu elementy. No dobrze. I teraz tak, proszę zobaczyć, że z tego satelity płyną z czujników, z rozmaitych czujników jakieś sygnały. W zasadzie możemy powiedzieć, że część informacji jest dublowana, tak? Bo Star Tracker jest sam sensor, jest czujnik pola, jest jakieś dublowanie. Część informacji jest taka słaba, przybliżona. Część informacji brakuje. Mamy taką duży strumień informacji o mówiący o parametrach ruchu. Pytanie jest takie, co z tym zrobić, tak? Znaczy, bo my kontroler tak naprawdę potrzebuje precyzyjnej liczby, która na przykład powie o orientacji albo o prędkości. Natomiast z czujników płynie ogromny strumień danych różnego rodzaju. Tak? Te dane trzeba jakoś połączyć. Dokonać jakiejś fuzji danych, prawda? Takim układem, który pozwala na to jest, może słyszeliście, filtr Kalmana. Słyszeliśmy o filtrze Kalmana? Trochę? To może powiem dwa słowa, nie będziemy się w to zagłębiać teraz. Taki filtr Kalmana zawiera w sobie, to jest tak naprawdę program komputerowy. Ten filtr Kalmana to jest program komputerowy zawierający w sobie model matematyczny naszego procesu, czyli naszego satelity wraz z torami zakłóceń, wraz z modelami napędów i tak dalej. I ten model porównuje stan swój, który ma, tak, bo taki model matematyczny zaimplementowany w komputerze ma swój stan, z sygnałami wyjściowymi pochodzącymi z satelity i próbuje dostroić ten stan do tych sygnałów. I w ten sposób potrafi wyciągnąć jakby z takich zaszumionych informacji albo z informacji, które są niesione częściowo jednym sygnałem, częściowo innym, pełną informację o stanie satelity, czyli o prędkości, o orientacji. To jest blok nawigacji. Dobrze, załóżmy, że już mamy wypracowany sygnał niosący informacje o parametrach ruchu. A chcemy zmienić orientację satelity. No to musimy najpierw zaplanować, w jaki sposób chcemy ją zmienić. Po jakiej drodze, prawda? No bo jak mamy, może nie satelity, jak mamy dwa punkty, tak? Są dwa punkty. Chcemy przejechać z miasta A do miasta B, to możemy wybrać różne drogi. Niektóre drogi są lepsze, inne gorsze, tak? Jedną drogą można przejechać szybciej, ale jest ryzyko korków. Tak? Druga droga jest wolniejsza, ale jest objazdem, ale tam korków nie ma. Musimy jakoś wybrać tę drogę. Tak samo planując obrót satelity, musimy wybrać drogę, którą chcemy się poruszać. Na przykład taką drogę, żeby nie stracić kontaktu ze Słońcem, tak? Żeby sam sensor nie stał się kontaktu ze Słońcem, albo żeby bateria słoneczna się odwróciła od Słońca. No, mogą być różne cele tego, żeby się satelita nie... Znaczy, cele wyboru tej drogi. Jak już tą drogę wybierzemy, to musimy ją zrealizować. I tym blokiem, który realizuje nam zaplanowaną trajektorię, jest właśnie blok kontrolera. To jest po angielsku control. I ten blok kontrolera
porównuje zaplanowaną przez nas drogę z drogą, którą nasz satelita pokonuje aktualnie. Zazwyczaj jest jakaś odchyłka. Jest jakaś odchyłka i on próbuje tą odchyłkę kompensować. Czyli wytwarza jakieś momenty siły, które nas z drogi tej na manowcach próbują skierować na tą drogę właściwą, którą sobie zaplanowaliśmy. Oczywiście może się zdarzyć tak, że odeszliśmy za daleko, drogę nawigacji, że odeszliśmy za daleko od tej naszej drogi zaplanowanej, więc musimy zrobić na nowo planowanie nowej drogi i tak dalej, i tak dalej. I ogólna struktura sterowania, toru sterowania satelitów właśnie wygląda w ten sposób. My zajmiemy się dzisiaj znowu tylko jednym z bloków. Zajmiemy się kontrolerem, czyli takim układem, który pracuje w sprzężeniu zwrotnym od informacji o parametrach ruchu satelity i generuje właściwe momenty siły, czy właściwe sygnały skierowane do aktuatorów na bazie jeszcze sprzężenia zwrotnego od generatora trajektorii. No dobrze, to już nie będziemy teraz teoretyzować o tej strukturze, przejdźmy może dalej. Postanowiłem dzisiaj pokazać Państwu, algorytmów sterowania satelitami jest wiele. Postanowiłem Ci pokazać jeden z najprostszych. Taki algorytm, który wykorzystuje de facto znajomość równania różniczkowego pierwszego rzędu. Nie wiem, jak Państwo się czują w równaniach różniczkowych, w układach dynamicznych, w teorii sterowania. Macie to, kto nie miał teorii sterowania na studiach? O, a inaczej. Być może nie było przedmiotu, który się nazywał teoria sterowania, ale był przedmiot, który się nazywał układy dynamiczne, albo modelowanie i symulacja, modele matematyczne, coś. Były? Różnie. Dobrze. No tak. Jak tutaj zacząć teraz? Układ dynamiczny, proszę Państwa. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że są króliki na wyspie, jest dużo jedzenia. Jest nieograniczone ilości jedzenia są. Króliki się lubią rozmnażać generalnie i jest ich tam dobrze. No i jakbyśmy chcieli jakieś prawo napisać, obserwujemy te króliki, tak, widzimy, że ich jest coraz więcej. Gdybyśmy chcieli jakieś prawo napisać rządzące albo opisujące tym procesem rozmnażania albo ich liczebnością, przepraszam, że mówię jak z biologii teraz, ale za chwilę przejdziemy do spraw kosmicznych. Gdybyśmy chcieli opisać proces wzrostu ich liczebności, to moglibyśmy sobie na przykład pomyśleć tak, niech x to będzie liczba królików. Tak? Niech x to będzie liczba królików w danej chwili t. Czyli x od t, tutaj jest jeszcze, x od t to jest liczba królików w chwili t, bieżącej chwili t jakiejś. No to teraz tak. Jak zapisać takie prawo, że im więcej jest królików, tym szybciej przyrasta ich populacja? De facto to jest logiczne, tak? Im więcej jest królików, tym jest więcej potomstwa, im więcej jest potomstwa, tym jeszcze więcej jest królików i tak dalej. Czyli fakt taki, że im więcej jest królików, tym szybszy jest wzrost populacji, możemy zapisać w ten sposób, że przyrównamy pochodną do tej naszej liczebności. Pochodna to jest... No pochodna to mieliśmy, ale możemy myśleć o pochodnej jako o tendencji, o trendzie, tak? O tempie narastania albo tempie opadania. Czyli jeżeli wielkość królików jest równa x,
do ich, do tempa ich przyrastania jest równe kx. K jest jakoś tam stałe, na przykład 1. Czyli tempo wzrostu populacji królików jest proporcjonalne do liczebności. I to prowadzi właśnie do takiej eksplozji wykładniczej, wzrostu wykładniczego, jak pokażę wykresy. To jest, i teraz tak, takie prawo nosi nazwę równania użyczkowego pierwszego rzędu, oraz tutaj liniowe, i takie prawo wykorzystamy do sterowania satelitą. Przeciwieństwem tego wzrostu wykładniczego jest zanikanie wykładnicze. Zobaczcie, załóżmy, że tempo malenia jakiejś populacji jest wprost proporcjonalne do czego? Do liczby uczestników tej populacji. Tempo malenia, bo to jest minus, tak? Pochodna jest ujemna, to coś maleje. To też można pomyśleć, że mamy tą wyspę królików, jest ich już tak dużo, że nie mają co jeść. Im jest ich więcej, tym szybciej umierają. Jest im ciasno jeszcze, tak? Można takie coś pomyśleć. I to jest, zobaczcie, to samo prawo, tylko z przeciwnym znakiem. I to możemy nazywać zanikaniem wykładniczym, czy rozpadem wykładniczym. Oczywiście takie prawo znacie też z fizyki, jako znacie prawo połowicznego rozpadu. Dobrze, to idźmy dalej. Zapamiętajmy te dwa równania. Rozwiązania, to jeszcze raz. Wzrost wykładniczy to jest x pi równa się kx, zanikanie x pi równa się minus kx. No i teraz mamy ten wzrost wykładniczy, no to rozwiązania są, wybuchają do nieskończoności, tak? I mamy oś czasu, poziomie, populację w pionie. Przy te dwa główne prawa uciekają do nieskończoności, natomiast te dwa dolne ustalają się w zerze. Jest takie prawo tutaj graniczne, kiedy k jest równe 0, bo x jest równe 0 i populacja jest wtedy stała. To są, podsumowując, to są dwa układy dynamiczne pierwszego rzędu. Wiemy już, jak się zachowują. Czyli w zależności od tego, czy jest minus, czy minusa nie ma, to albo uciekamy do nieskończoności, albo zmierzamy do zera. Zapamiętajmy te dwa prawa, za chwilę będziemy ich używać. Skupmy się jeszcze na moment na prawie zanikania wykładniczego, dlatego że ono jest szczególnie praktyczne. Mianowicie ono tworzy układ stabilny. Co to znaczy? Zobaczcie, że niezależnie od jakich wartości populacji początkowych byśmy startowali, to zawsze kończymy na tej samej wartości. Tutaj akurat jest 2. Ja pozwoliłem sobie zmodyfikować to prawo zanikania o przesunięcie x o a. Po to, żeby w przypadku, kiedy a jest równe 2, uzyskać taką wartość ustaloną. Tak, już możemy kojarzyć, dlaczego ja o tych prawach mówię. Na przykład będziemy chcieli, żeby prędkość satelity się ustalała na jakiejś wartości, prawda? No to wiadomo, że jeśli tak chcemy, to będziemy dążyć do tego prawa, ale to o tym za chwilę. Pozwoliliśmy się przejść z biologii do techniki powoli. Proszę Państwa, mamy takie zadanie sterowane. Chcielibyśmy przesunąć punkt materialny, ten czerwony, z położenia R, tak, opisanego jak wektorem, do położenia R od T. T małe to jest chwila bieżąca, jakaś tam teraz godzina 18:30, czy już 19:00. R od T to jest jakaś inna chwila. Za chwilę chcemy, żeby ten punkt materialny był tutaj. To się wszystko porusza, żeby było prościej, po linii prostej. No to co nam mówi intuicja? Jeśli ja bym chciał przestawić kubek, czy tą skrzyneczkę stąd, tutaj, to ja powinienem jakąś prędkość dawać tej skrzyneczce, prawda? No to pytanie, prędkości jest wiele. Mogę w kierunku tablicy wrzucić, mogę do Was, ale jest jedna taka prędkość wybrana, która sprawi, że do pewno najprościej. Tak? To jest prędkość, która jest skierowana do tego punktu. Proszę zobaczyć tutaj. Mamy położenie od te bieżące.
mamy położenie aerobyte końcowe, to wymarzone przez nas zadanie. Jeżeli chcemy się poruszać w kierunku na położenie końcowe, to wystarczy, że odejmiemy sobie od wektora końcowego wektor początkowy, czy bieżący, tu jest pomnożymy przez jakiś k, po to, żeby nam się jednostki fizyczne zgadzały, żeby z metrów się z metry na sekundę zrobiły. I wymyślamy sobie, że nasza prędkość zadana, prędkość referencyjna, z którą powinienem poruszać tą skrzyneczką, była równoległa do właśnie tej różnicy. I tutaj jest narysowany ten równoległy wektor do tej różnicy. Już tej różnicy tutaj nie rysowałem. Oczywiście, że ta różnica się będzie zaczynać tutaj, wektor różnicy będzie zaczynać tutaj, a kończyć tu, prawda? No i to jest przepis na prędkość referencyjną. No i teraz, no prędkość to jedno, ale tą prędkość musimy zrealizować. Prędkość musimy jakoś zrealizować. No, w jaki sposób nadajemy prędkość? No, nadając, działając siły, prawda? No to jest prawo, które mówi, w jaki sposób się będzie prędkość zmieniała, w zależności od tego, jaką siłę przyłoży. To prawo nosi nazwę nazywamy często dynamiką układu. Tak jak mamy model matematyczny układu, to ta część modelu, która jest związana z siłą i pochodną prędkości, nosi nazwę dynamiki. Czyli mamy dynamikę układu. I dla porządku przytoczyłem też kinematykę układu, czyli równanie, które wiąże nam prędkość z pochodną położenia. To jest kinematyka. I te dwa równania stanowią zazwyczaj bazę syntezy układu sterowania. No i jest pytanie, jaką siłą działać, aby prędkość bieżąca V dążyła nam do prędkości referencyjnej. No i w tym momencie sobie przypominamy o królikach i o tym zaniku wykładniczym. Proszę zobaczyć. Jak patrzymy na porównanie siły, to po lewej stronie mamy masa razy pochodna prędkości równa się siła. Tam w tym prawie tego rozpadu było też pochodna jakiejś wielkości. Była oznaczona minus ta wielkość. K razy ta wielkość. Więc proszę zobaczyć. Jeżeli zażądamy, żeby ten iloczyn, masa razy pochodna prędkości była równa minus k, tak jak tam wtedy, razy ta wielkość przesunięta, tak jak ja wprowadziłem to przesunięcie, to zauważymy, że to prawo, jak nazwałem to w nawiasie rozpadem wykładniczym, będzie prowadziło do tego, że V aktualne, będzie dążyło do prędkości referencyjnej. Co to znaczy, że ta prędkość, którą będzie aktualnie posiadała piłka, będzie się zbliżać do tej prędkości, która sprawi, że ta nasza piłka, czy nasz punkt materialny osiągnie docelowe położenie. Jeżeli ten rozpad wykładniczy będzie dostatecznie szybki, to położenie, ta prędkość referencyjna zostanie osiągnięta bardzo szybko, więc będzie podążać jakby prędkość aktualna będzie równa wręcz prędkości referencyjnej. Układ nam podąży szybko i bez żadnych uchybów do położenia końcowego. Z tego prawa rozkładu wykładniczego, który zauważyliśmy tutaj, możemy sobie wyprowadzić tą siłę, którą należy oddziaływać na układ. Skąd? No, patrząc na równanie dynamiki, na to równanie rozpadu wykładniczego. Porównując prawe strony, wtedy wyjdzie nam, że siła jest równa minus K2 i ten nawias z różnicą V. Tu jest to równanie siły. Możemy to sobie uporządkować. Ostatecznie dostając właśnie prawo sterowania. Zobaczcie, że to prawo jest zależne zarówno od położenia końcowego, czy tam, że od położenia bieżącego, prędkości bieżącej i położenia końcowego. Tyle intuicja, tak? Intuicja nam pokazała, że możemy się zbliżać do celu, kierując prędkość w kierunku celu. Pytanie, czy to jest prawda, czy zawsze tak się stanie.
Na to pytanie odpowiada zagadnienie stabilności, stabilności układu dynamicznego. Znowu zadam pytanie, czy hasło stabilność jest jakoś wam tam znane. Metoda Lapunowa, takie hasło, albo kryterium Hurwitza, tak? O, widzę, że się śmiejecie, dobrze. Kryterium Hurwitza. To popatrzcie, w świetle kryterium Hurwitza na ostatnie równanie. To ostatnie równanie powstało poprzez podstawienie do tego naszego równania dynamiki. Podstawiłem do równania dynamiki do sterowania, tak? Czyli de facto to ostatnie równanie to jest równanie naszego obiektu z podłączonym sterowaniem. Popatrzcie, że to jest równanie drugiego rzędu, bo już zastąpiłem V wielkością Hertzlinu. Jak to jest równanie rzędu? Drugiego rzędu n, r bis plus k2 r prim plus k1 k2 r równa się jakaś stała wartość. Zobaczcie, po lewej stronie mamy coś, co jest nazywane układem drugiego rzędu i tam na elementach automatyki, on się nazywał czasem elementem oscylacyjnym, było takie hasło, czasem elementem inercyjnym drugiego rzędu. Tak? Czasem modelem Strejca, tam takie różne hasła chodziły. No i okazywało się, że ten model jest zawsze stabilny pod warunkiem, że K2 oraz iloczyn K1 i K2 są dodatnie. Czyli jeżeli K1 jest dodatny, K2 jest dodatny, to zawsze V od T w końcu nam spadnie. Może bardzo długo spadać na V referencyjny. Czyli układ osiągnie prędkość referencyjną, czyli w konsekwencji osiągnie nasz punkt zadany. Proszę Państwa, wprowadziłem tutaj celowo notację wektorową, mimo że układ jest liniowy, znaczy porusza się po jednej prostej, jest jednowymiarowy. Notacja wektorowa pozwala nam na automatyczne uogólnienie problemu. Co stoi na przeszkodzie, żeby ja w tej chwili pomyślał o tym, że ta piłka leci w przestrzeni. Co się zmienia? Nic się nie zmienia. Dokładnie nic się nie zmienia. Ta sama analiza jest prawdziwa dla przestrzeni. Tak, piłka ma położenie początkowe, położenie końcowe, ma jakąś prędkość aktualną V. Chcielibyśmy, żeby ta V zmieniła się na V referencyjne i piłka spadła na koniec. Analiza jest ta sama, wyrazy te same. Dlaczego o tym mówię? Za chwilę przejdziemy do orientacji. Orientacja jest nieco innym obiektem niż wektor. Pewnie się zmagaliście w kole astronautycznym z kątami Eulera. Tak? Lubicie kąt Eulera? Ale nie, czy jest takie hasło kąty Eulera znane? Albo jak samolot leci, tak? To jest pochylenie, tak? Przechylenie konkursowe, tak? To są trzy liczby opisujące orientację samolotu, ale wiecie też, że można zawsze, no, mogę jakieś inne trzy liczby wybrać. I też znacie takie hasło osobliwość układu opisanego kątami Eulera, czy osobliwość kątów Eulera, nie? Bo kąty się potrafią tak ustawić, że nie będziemy w stanie wyjść z dowolną prędkością, chociaż fizyka nam tego nie zabrania. Skąd te Eulera cierpią tutaj właśnie na osobliwości? Znaczy one są bardzo użyteczne, jeżeli mam do czynienia na przykład ze statkiem, tak? Bo statek nigdy nie będzie płynął bokiem, więc zawsze jesteśmy w stanie taki układ kątów Eulera dobrać dla statku, który nie będzie powodował wpadania w osobliwość. No samolotem też jest w miarę prosto, taki, który nie kręci jakiś tam strasznych aktywacji. Satelitą jest gorzej, bo de facto satelita może przyjąć każdą orientację. Tak, nie ma żadnych wyróżnionych kryteriów. Więc te kąty Eulera się już nie spisują. I teraz spróbujmy przejść właśnie do opisu modelu matematycznego satelity z wykorzystaniem nie kątów Eulera, ale z wykorzystaniem macierzy orientacji, czy macierzy rotacji.
Przed Wami jest model matematyczny satelity Bright.pl, wyprowadzony przed laty przez Jakuba Lisowskiego. Taki bardzo, bardzo tutaj fajny, zwarty w formie. Znów mamy równanie kinematyki. Popatrzcie, że tak jak w przypadku nie mam czasu jeszcze. Mam jeszcze, dobra. Tak jak w przypadku ruchu punktu, równanie kinematyki miało powstać F', czyli pochodna położenia równa się V. Tutaj pochodna tej wielkości fizycznej, matematycznej, opisującej orientację, już nie jest tak prosto związana z prędkością. To jest jeszcze mnożona przez samą macierz orientacji. Urwają nas wygląda jak wygląda, tak należy się tego przyzwyczaić. Możemy je sobie później wyprowadzić. Ale w tej chwili proszę Was, żebyście wierzyli, że zmiana orientacji w czasie jest równa takiej ilości samej orientacji i prędkości kątowej. To jest taki znak tylny, który z prędkości kątowej robi nam macierz skośnie symetryczny, ale to jest wewnętrz techniczny, który się miał teraz przyjmować. To jest kinematyka. Równanie dynamiki, to jest równanie Eulera i jest momentem bezwładności satelity wraz z kołami reakcyjnymi. Co tu jeszcze jest? L jest momentem pędu w kołach reakcyjnych. Tau jest, proszę Państwa, momentem siły zewnętrznej. To znaczy, w tym wypadku momentem siły, który zbiera w sobie zachwycenia pochodzące z kosmosu i działanie celek magnetycznych. No i drugie równanie... Koła reakcyjne też. Co? Koła reakcyjne. Drugie równanie zbiera nam... Faktycznie, moment siły reakcyjnej. Drugie równanie zbiera nam działanie zbiera nam sterowanie prowadzące do zmiany momentu pędu kół reakcyjnych. Co to jest ta macierz orientacji? Jak opisać tą orientację bryły? Przyzwyczailiśmy się do tego, że położenia punktów materialnych były nazywane wektorami. Tak? Nikt się nie denerwuje, kiedy mówimy wektor. To też powinniśmy się przyzwyczaić, że orientacje bryły nazywamy elementem grupy SO3. Brzmi to tak dość egzotycznie, dziwacznie, ale za chwilkę może zobaczymy dlaczego. Mamy bryłę szkolną, ona sobie jakoś tam wisi. Chcielibyśmy opisać jej orientację. Orientację to względem czego, tak? Nie ma jakiejś absolutnej orientacji, tak? W tym celu wybieramy sobie jakiś układ odniesienia. Oznaczamy go trzema wektorami T, czy wektorami jednostkowymi. One tworzą tutaj układ prawoskrętny. Przyczepiamy do bryły sztywnej też trzy wektory. One są sztywno przyczepione do bryły, czyli zmieniają swoje położenie wraz z bryłą. Zauważmy, że orientację bryły aktualną jesteśmy w stanie opisać jako relację tych trzech kolorowych wektorów do tych trzech czarnych. W jaki sposób taką relację można opisać? No, jest wiele sposobów, tak? Łącznie z opisem słownym, ale możemy użyć do tego rzutów wersorów na odpowiednie wersory. Na przykład tak, jeżeli sobie zrzutujemy wersor B1, ten wersor związany z nią, po kolei na trzy osie, to dostaniemy trzy liczby, nie? No i te trzy liczby zapisujemy sobie w pierwszym wierszu macierzy. Potem rzutujemy sobie B2 na trzy osie i dostajemy drugi wiersz macierzy, podobnie z wersorem B3.
I ta macierz wyznacza nam jednoznacznie relacje między tymi dwoma układami. Nie? Dlatego też można powiedzieć, że ona nam wiąże taką relację geometryczną, taką relację orientacji. Czyli już nie musimy myśleć o, nie musimy działać na układach geometrycznych, możemy układać na inną. Jedna z cech. No i teraz, co możemy z takimi macierzami robić? Co możemy z takimi macierzami robić? A my możemy robić dokładnie to samo, dokładnie wszystko, co możemy robić z obrotami. Czy obroty możemy składać? Składać obroty to znaczy najpierw wykonać. Składać obroty, obrót A i obrót B to znaczy wykonać najpierw obrót A, potem obrót B. I z tego wychodzi wspólny obrót. No to jest operacja złożenia obrotów. Obroty możemy odwracać, tak? Wykonaliśmy obrót, to się cofamy z powrotem, tak? To jest odwracanie obrotów. Możemy sobie wymyślić jakiś obrót, co nic nie robi. Taki obrót neutralny, czyli obrót o nic. Tak? O, właśnie się obróciłem. To jest obrót neutralny. Co jeszcze możemy znaleźć? Też mówimy o obrocie odwrotnym. No i jeżeli Państwo uważali dobrze na algebrze albo na matematyce na pierwszym roku, to pamiętają Państwo takie hasło jak grupa. Grupa, struktura algebraiczna, grupa. To był zbiór z działania. My tu mamy zbiór takich właśnie macierzy, wszystkich takich macierzy opisujących dowolne orientacje. Okazuje się, że jakby tak zbadać to szczegółowo, to się okaże, że to są oczywiście macierzy 3x3 o takiej cesze, że wyznacznik z tej macierzy jest zawsze równy 1 i drugiej, że odwrotność macierzy jest równa transpozycji. To są takie dwie cechy tych macierzy. No i zbiór takich macierzy wraz z działaniem mnożenia macierzy, które odpowiada składaniu obrotów, tworzy grupę. Grupę, która nie jest przyjemna, tworzy taką zwykłą grupę. Łączność łatwo sprawdzić, bo mnożenie macierzy jest łączne. Element neutralny tej grupy to jest właśnie ten obrót nie obrót, taki obrót, który nie powoduje żadnego obrotu. Element odwrotny to jest obrót przeciwną stronę. W języku macierzy ten obrót przeciwną stronę oznacza macierz odwrotny, czyli tutaj macierz transformowany, bo odwrotny jest obrót transformowany. Obrót ten tożsamościowy, czyli ten obrót, który nie obraca, odpowiada macierzy jednostkowej. Zobaczcie, że mnożenie jakiejś macierzy przez macierz jednostkową wcale macierzy nie zmienia. To jest takie mnożenie przez jeden. No i dlatego ten zbiór macierzy orientacji zyskał nazwę specjalnej grupy ortonormalnej. Specjalnej grupy ortonormalnej. Stąd nazwa specjalna, tak? Ortonormalna 3. 3 dlatego, że są macierze 3x3. Tyle. Jak zachęcam do lektury. Jest więcej, jest SO2, tak? Są, znaczy generalnie z układami mechanicznymi są związane różne bardzo ciekawe takie struktury grupy. Może sobie, jeżeli ktoś ma zacięcie matematyczne, geometryczne, to sobie może zachęcam do poczytania. Dobrze. Czyli podsumowując, orientacja bryły czy orientacja satelity dla nas będzie takim elementem, takim tworem matematycznym, elementem SO3. Wektor, element SO3. Nie należy się tutaj martwić. Dobra. Proszę Państwa. Jak zajmowaliśmy się tym punktem materialnym, to zobaczyliśmy, że zapis wektorowy pozwala nam na takie uogólnianie, tak? Z jednego wymiaru na trzy wymiary. Spróbujmy. Aha, i tam też szukaliśmy, jeżeli chcieliśmy przejść od punktu A do punktu B, to szukaliśmy kierunku, w którym należy się poruszać, prawda? I ten kierunek nam wyznaczał prędkość, poruszaliśmy się z tą prędkością, trafialiśmy do celu. Pytanie jest takie, czy w tej grupie
Czy w tej grupie SO3 możemy coś takiego podobnego znaleźć? Czyli możemy sobie takie zadanie postawić. Jak obrócić bryłę? To znaczy, z jaką prędkością kątową, jaką prędkość kątową zadać, żeby obrócić bryłę, by osiągnęła zadaną orientację, stopień zmierzającej orientacji. Dobra, gdybyśmy macierze zaczęli odejmować, tak, macierz tą orientację końcową, podniósł orientację początkową, po wyniku odejmowania nie dostaniemy macierzy. Znaczy, może się przez przypadek zdarzyć oczywiście, ale generalnie nie dostaniemy macierzy, która opisuje jakąkolwiek orientację. Jakby wypadniemy z grupy. Tak, zresztą no, odejmowania w tej grupie nie ma. Jest tylko mnożenie macierzy. To pomyślmy sobie, w jaki sposób... Aha. W składaniu obrotów odpowiadało mnożenie macierzy, prawda? Czyli wykonanie najpierw jednego obrotu, potem drugiego. Odpowiadało mnożenie macierzy. Pomyślmy sobie teraz, co zrobić, żeby... Mając dany jakiś obrót docelowy i obrót bieżący, wymyślić obrót, który nas z jednego do drugiego wprowadzi. Bo inaczej, mam orientację docelową, bieżącą. Jakiego obrotu brakuje nam? To możemy zapisać w równaniu. Zobaczcie. Mamy jakąś orientację bieżącą, LSP. Mamy jakąś orientację docelową, duże T. Złożenie nam brakuje jakiegoś, powiedzmy, RE. Nazwijmy to jakimś błędem, RE. Stąd jesteśmy w stanie wyznaczyć to RE poprzez taki właśnie widoczny macierzy LSP duże, czyli macierzy końcowej i transformowanej macierzy opisującej bieżącą orientację. No i teraz klucz sprawy, jak ten kierunek. Jak, co z tym kierunkiem? Tam kierunek po prostu to był równy różnicy. Tu natomiast mamy coś takiego jak logarytm z tej brakującej macierzy. Ten logarytm nam zwraca, powiedzmy, kierunek prędkości, z jaką należy się obrócić, żeby przejść sobie, żeby wykonać obrót opisany macierzy. Czemu logarytm? Zostawiam to wam. Czemu logarytm? Mogę jedynie jakby was może naprowadzić tutaj troszeczkę przez liczby zespolone. No, liczby zespolone znamy i znamy notację wykładniczą, prawda? Albo znamy interpretację liczby zespolonej jako wektora na płaszczyźnie zespolonej, nie? Mamy płaszczyznę zespoloną, mamy liczbę zespoloną, mamy kąt alfa. Logarytm tej liczby zespolonej, pod warunkiem, że ona ma długość 1, nie każda. Jeżeli ta liczba zespolona ma długość 1, to jej logarytm jest równy temu kątowi w radianach, pomnożonemu przez jednostkę kolejową. Czyli zobaczcie, logarytm zwraca nam kąt. Tak? Tutaj co robi nam logarytm? Logarytm zwraca nam oś, o jaką należy się obrócić. Niesie tą informację o tej osi, jakiej należy się obrócić. No i stosując podobne prawo, jesteśmy w stanie nadać satelicie taką prędkość, że ona się obróci faktycznie od stanu bieżącego do stanu końcowego. Tutaj jest kilka wyników symulacji już układu. Aha, bo czego brakuje? Ja przeskoczyłem, Oczywiście tutaj mamy omegę referencyjną, którą chcemy osiągnąć, ale przez równanie dynamiki jesteśmy w stanie policzyć momenty sił działające na koła akcyjne, które trzeba nadać tym kołom, przepraszam, żeby uzyskać daną omegę referencyjną. Możemy to później sobie policzyć w tablicy, jeżeli będziecie chcieli. Stosując takie sprzężenie zwrotne, dostajemy symulacji. Co tutaj mamy? To, co nas interesuje, to ten prawy dolny rysunek.
Ten wykres nie pokazuje orientacji satelity zapisanej w postaci macierzy rotacji, dlatego że macierz rotacji ma 9 elementów. Wykorzystaliśmy tutaj pattern do tego zapisu, który ma elementy 4. Bo to jest cały kwaterniusz, tylko czy to całe, są dwa rozwiązania. Są dwa, bo jakby jedno pokazuje, jakby są dwa kwaterniusze odpowiadające w samej orientacji. Ale wydawało się to 3 parametry, bo czwarty wynika z tego. Po 3 są, tak? Nie, 4 zbiegają się. A te się dwa zbiegają, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. Znaczy generalnie chciałem pokazać na tym wykresie, że jest jakaś orientacja zadana, opisana czterema parametrami kwaterniowymi, jest jakby orientacja bieżąca. No i teraz sterowanie nam ląduje do orientacji zadanej. Prędkość kątowa, znaczy układ startuje z zerowej prędkości kątowej i na tej zerowej prędkości też ląduje, czyli się zatrzymuje. Koła reakcyjne rozpędzają się i potem hamują, czy powiedzmy rozpędzają się. Generalnie jest tak, że koła reakcyjne nie powinny się zatrzymywać, tylko pracować w jakiejś prędkości nominalnej. Natomiast tutaj dla potrzeb symulacji zrobiliśmy tak, że one się zatrzymują, ale generalnie idea jest taka, że żeby koła przestały się rozpędzać, tylko utrzymały się na jakiejś prędkości. Nie? No i moment siły, który działa na koła reakcyjne. To jest przypadek taki, kiedy satelita na początku ma zerową prędkość kątową. Był zatrzymany, postał komendę, kręci się gdzieś tam, kręci się. Jeszcze dwa słowa, może nie jest takie dla wszystkich jasne, co do tych kwaterniotów. Te kwaterniony są jednym ze sposobów, jak to nazwać, parametryzacji tej grupy, tak? Znaczy, czy jest kwaterniony to są takie jakby liczby zespolone, tylko że mają jedną część rzeczywistą i trzy urojone. Tak? To jest taki byt. Jeżeli kwaternion ma długość 1, długość tego kwaternionu się definiuje analogicznie do długości liczby zespolonej, czyli to jest suma pierwiastek sumy kwadratów wszystkich jej części. Jeżeli kwaternion ma długość 1, to okazuje się, że on opisuje orientację grupy. On to robi z nadmiarem, bo tak jednej orientacji mogą odpowiadać dwa różne kwaterniony, czy odpowiadają dwa różne kwaterniony. Znaczy ich zaleta jest taka, że no, operujemy na czterech liczbach, a nie na 9. Inną zaletą jest to, że kwaternion ma część rzeczywistą, tą bez żadnej tam urojonej jednostki i część urojoną. Trzy części urojone, tak? I teraz te trzy części urojone tworzą wektor. I ten wektor ma kierunek właśnie kierunek obrotu, który ten kwaternion reprezentuje. Natomiast część rzeczywista reprezentuje nam kąt. Oczywiście to wchodzi z kosinusem. Ta część wektorowa jest mnożona przez sinusy. Ale generalnie jest tak, że tam widać tą oś w tym kwaternionie. Czyli mniej więcej opisuje orientację, kolejny sposób opisu orientacji. Dobra. Proszę Państwa, kolejny eksperyment symulacyjny jest taki, że prędkość początkowa satelity była niezerowa. To już dość wysoka, tak? Około 10 prawie na sekundę nawet. To pokazuje, że układ też to zniósł poprawnie, tak? Oczywiście widać tutaj, że ponieważ moment pędu satelity był niezerowy, tak? Był dość duży. Zobaczcie, a satelita się uspokoił, to coś musiało zaniepokoić. Tak?
rotacyjne, koła reakcyjne, które na początku były w spoczynku, zaczęły się kręcić. Musiały przyjąć ulgę na siebie. Tak? Tak to wygląda. To było na tyle, co przygotowałem w ramach prezentacji, ale mam jeszcze dla Was wiadomość z ostatnich chwili. Mianowicie poszukujemy nasze trochę prywaty. Nasza firma poszukuje inżyniera do spraw sterowania. Jeżeli wśród Was są studenci ostatnich lat, którzy chcieliby spróbować zmierzyć się z rozmową kwalifikacyjną, wysłać CV-kę, zachęcamy. Tak, właśnie jest poszukiwana osoba, która będzie się zajmować mniej więcej takimi rzeczami. Na pełny etat, czy? To jest do dogadania. Tak, wysyłasz. Znaczy, jeżeli ktoś jest na ostatnim roku, powiedzmy, czy tam na przedostatnim, to oczywiście myślę, że jakiś ułamek, połówka, tak, jest do dogadania, chociaż fajnie byłoby, żeby osoba przyszła na pełny etat, zaangażowała się, nauczyła trochę też. Czy generalnie takie sprawy związane troszkę z teorią, sterowaniem, ale też fajnie by było, jakby ta osoba lubiła programować, a jeszcze fajnie by lubiła programować mikrokontrolery, czy tworzyć układy sterowania wbudowane i tak dalej. Zapraszam bardzo serdecznie w imieniu szefa. Dobrze, czy są jakieś pytania? Mam jeszcze czas, żeby... Czy wszystko było... Co było niejasne, tak? Co może powtórzyć? Albo jeszcze wyjaśnić? Były jakieś błędy, pewnie się zdarzyły. Słucham. Zakresy sterowania. Raczej są ustawione satelicie samym sobie, czy one koniecznie muszą być sterowane z Ziemi? Czy jest taka możliwość, że jakiś satelita jest w pełni takim ruchowym, w jakiejś tam płaszczyźnie? To znaczy, może być, na pewno, to znaczy nie wiem jak to jest zrealizowane w satelicie LEM, czy TGL już, nie wiem czy ten wejście, no tak, bo satelita pracuje w różnych modach pracy. Może być mod pracy automatyczny, może być mod pracy awaryjny, mod pracy z operatorem i tak dalej. Nie wiem, czy to przejść, na przykład, czy jak satelita się zacznie obracać, to czy mod pracy jest zmieniany ręcznie na mod jakiś awaryjny, czy to odsycanie kury akcyjnej szkuba, czy odsycanie się komendą z ziemi włącza, czy on automatycznie... Że automatycznie jest. Tak, bo to znaczy, że sobie możemy włączyć w każdej chwili, bo jedyne koszty, jakie ponosimy włączając, to jest jakaś dokładność. Ale masz pewność, że one są automatyczne? Wiadomo, że możliwości jest tam... Nie ma trzeba byłoby zapytać operatora, tak? Nie wiadomo, czy odpowie. Nie, znaczy to już nie musi być, tak? Bo teraz, w momencie, kiedy mamy... Nie mamy zawsze zaktualizowanych kontaktów teraz, w związku z tym, że mamy zablokowane w kontaktu, to wtedy coś się stanie, koła reakcyjne osiągną swoje maksimum pracy, a satelita jest gdzieś zupełnie indziej, jeżeli jest wolnie ziemi na przykład. Może tak nie mamy kontaktu, wtedy na automatycznie to musi. Aczkolwiek jakby większość tych systemów jednak się włącza ręcznie, bo też może się tak zdarzyć, że jakby zmiana tego trybu będzie następowała na skutek, nie wiem, zakłóceń, tak? On będzie przychodził z ręcznego na automatyczny, znaczy z awaryjnego na automatyczny i z powrotem. Tutaj w takich systemach jednak jest zachowana pewna duża kontrola z ziemi, tak? Taki pełnej autonomii się raczej, tak mi się wydaje, nie zostawi. Czy na pewno nie mamy tak, że operator sterowi prędkością kół? Nie, to z pewnością, tak? To jest oczywiste, tak, że orientacja jest utrzymywana automatycznie. Natomiast chodzi mi o te, bo pan pytał o te tryby pracy. Nie? No, trzeba by się dowiedzieć.
Słucham, jeszcze jakieś pytania? Ja mam takie pytanie, czy te koła reakcyjne i cewki magnetyczne to jest jedyny sposób ustabilizowania tego satelity? Na przykład, czy w Międzynarodowej Stacji Kosmicznej tak samo się używa tych większych może reakcyjnych, czy to jakoś inaczej się... Do stabilizacji orientacji? Tak. Znaczy, wiem, że koła reakcyjne są takim podstawowym tutaj elementem. Potrafią być dość, potrafią osiągać bardzo dużą precyzję. Na przykład teleskop Hubble'a był ustawiany na gwiazdę z bardzo dużą precyzją właśnie poprzez koła reakcyjne. Nie wiem. Znaczy w ISS-ie mamy żyroskopy. Nie koła reakcyjne, tylko żyroskopy, bo jest duży i ciężki. No to te koła też muszą być duże i ciężkie. A żyroskopy jakby mają cały czas ten element obrotowy, dzięki temu, że on cały czas się obraca, on wymaga zmiany dosyć dużo tego momentu pędu, więc możemy większą siłą zadziałać. Znaczy to są żyroskopy o zmiennej osi, tak? Tak, że mamy żyroskop i to na co my wpływamy, to go obracamy, po prostu ten żyroskop względem naszego satelity. W ten sposób, znaczy obracamy oś obrotu, czyli de facto to jest jakby no... Też zasada reakcyjna, tak? Tak. Też z tym, że tak jak w kołach reakcyjnych, jak może zauważyliście w równaniu, to też występuje siła żyroskopu. Znaczy, jeśli kręci się koło reakcyjne i satelita próbuje zmienić kierunek osi obrotu koła reakcyjnego, też wystąpi siła żyroskopowa, z tym, że ona akurat tutaj będzie działała nam na niekorzyść, tak? Bo nas uchyli. Czy będzie usiłowała odchylić z płaszczyzny, w której byśmy chcieli być. No i oprócz tego mamy jeszcze silniki odrzutowe, czyli te spuszczające jakieś gazy. No z tym, że mało precyzyjne. Raczej się używa do sterowania pozycją orbitalną niż sterowania orientacją. Chyba, że w jakiejś ekstremalnej wypadku. Albo rozładowanie kół. Do rozładowania kół się też używa silników odrzutowych. No w tych większych satelitach. A powiedz... U kół reakcyjnych właśnie również używa z tych mniejszych. Albo tam, gdzie jest potrzebna bardzo precyzyjna zasada dokładności. Też są takie, czytałem, systemy, które rozpraszają nam energię mechaniczną satelity w postaci jakichś buteleczek z płynem. Tak, taka, z tym, że to jest bardzo delikatne, bardzo subtelne działanie. Tak jak taka buteleczka, powiedzmy, jest długi satelita, on sobie tam w ten sposób oscyluje, więc płyn w buteleczce sobie chlupie, więc pociera, tak? Jest tarcie wewnętrzne, tarcie o ścianki, on się powoli nagrzewa, tak? Oddaje ciepło, promieniując, zawierając energię mechaniczną. Generalnie energia cieplna, jakbyście porównali szklankę, podgrzanie metra sześciennego wody, tak, to jest ile? Nie metra sześciennego, butelki wody, litra wody, tak, to jest ponad 4000 dżuli, tak, 1 stopień Celsjusza, to jest 4000 dżuli. No weźcie teraz, co musielibyście zrobić z kilogramem tej wody, ruszając mechanicznie, tak, podrzucając, żeby te 4000 dżuli nadać, tak? Jaką musiałbyś mieć prędkość, czy jak wysoko trzeba było podnieść, żeby było 4000 joule energii potencjalnej. Więc jak ta energia cieplna potrafi dość dużo tej energii mechanicznej paradoksalnie przejąć. Ja jeszcze chciałem powiedzieć na Brajcie, jeżeli chodzi o ten moduł delegacji, o którym mówię. Na Brajcie jest startaker, tak? I nie wie, czy są wysoko magnetowe. Jest sam sensor chyba? Jest, no odpowiednio na każdą ścianę. Magnetometr? Dwa. Magnetometr jest jeden. Co tam jeszcze jest? Tak. A jest fitka mała? Nie wiem. Też było co tam. No i sam ten właśnie a propos tego, bo może wiem, czy jest właśnie, czy czujnik słoneczny, czy deskowy, no to potrzebuje, żeby wiedzieć, jakie jest, no on wyznacza, jakie jest położenie satelity względem Słońca lub gwiazdy, tak? Ale żeby wiedzieć, jakie jest położenie tego satelity względem Ziemi, to musi wiedzieć, w którym miejscu na orbicie się znajduje. Więc czy to jest jakoś przekazywane w trakcie sesji komunikacyjnych z
drive'em, czy w jaki sposób to się odbywa taka wibracja? Nie mam pojęcia. Prawdopodobnie w czasie sesji komunikacyjnej. Oni za jakąś tam łapaną, tak łapana jest jego pozycja na lubicie. Czy jest możliwe pozycjonowanie tak satelity na przykład z jakimś źródłem grawitacyjnych? A dzisiaj mamy na przykład wymiar, możemy łatwo policzyć sobie przyspieszenie grawitacyjne na jakiejś tam wysokości albo odległości od jakiegoś, nie wiem, księżyca, do ziemi, bo nie jest biologiczna. Czy możemy wypozycjonować tak sobie po prostu, pamiętając oczywiście o wszelkich ruchach obrotowych planet, że po prostu w tym momencie mamy przyspieszenie grawitacyjne z takim ciałem. Czyli chodzi o to, że chciałbyś poprowadzić satelitę pole grawitacyjne. Tak. Czy wiesz mniej więcej, jaki jest rozkład pole grawitacyjne? Nie wiem. Mi się wydaje, że to jest jakieś przyspieszenie. To znaczy, nie, bo myślę, że tam są bardzo słabo oddziaływane. Są takie dwa, to znaczy dwa punkty, gdzie właśnie oddziaływanie Ziemi i Słońca się... Teraz ta misja L ma operować w tym punkcie. Nie wiem, znaczy... Gdzie właśnie tam bardzo dobra stabilizacja. Pan może mi coś poprzeć, żeby asysty grać w asysty. Że jak jest tam jakaś misja w kierunku zewnętrznych plan, to korzysta się z tego. Chodzi o obiekt, bo myślę, że jakieś sąsiedztwo potencjalne, to musiałbym mieć tam pewność, że to sąsiedztwo jest unikalne, tak? Że nigdzie się więcej nie powtarza, no wtedy... Muszę dlaczego to jest dwie planety, jakby je na przykład nie może zsumować, duże odległości, no to jest jakby je dużo. Pytanie też, jak mierzyć potencjał? Gravitometrem. Przyspieszenie. Czy jesteśmy pewnie w stanie zmierzyć natężenie pola grawitacyjnego w punkcie, to potencjał wtedy... Tak, jesteśmy w stanie. Można się zastanowić. Wahadło. Jakąś bardzo lekkim prędem. Akcelerometr, czyli de facto powrót przyspieszy. Z tym, że jeżeli są bardzo słabe potencjały, to nie wiem, czy... Ale nie, bo ja nie znaczę, jak zobaczyć, to ten podmiot to jest... Podobnie jak efekty działania pola magnetycznego, można na przykład wziąć włos... Aha, czyli po prostu przeciąganie punktów. I on się będzie ustawiał, ten włos się ustawi zgodnie z liniami pola magnetycznego. Oscyluje i się ustawia. Jeżeli pole jest niejednorodne, tak? Masz jakieś... Znaczy od razu mówię, że moje kompetencje dotyczą sterowania, tak? Więc jeżeli chcecie porozmawiać o... Na przykład jakieś misy kosmiczne, asysta grawitacyjna i tak dalej, to mogę wam coś o tyle o ile powiedzieć. Prawdopodobnie wiecie dużo więcej na ten temat. No, super. A co było niejasne? Chcecie coś powtórzyć? Czy jesteście w stanie, na przykład, gdyby zadanie było tak poszło, zaprojektować projektowania orientacją satelity o masie w momencie bezwolności? Jeżeli nie ma więcej pytań, to bardzo wam dziękuję za przybycie, za uwagę. Dziękuję.